dobry, to jest Liga Express. Czy ja patrzę w swoją kamerę? Chyba tak, a jeśli nie, no to nie. Ty masz swoją kamerę, ty? A ja mam swoją? Ty nie masz, ty patrzysz w ziemię. Czy ja ciebie? Na winnie, ja nie jestem ziemią, ja jestem powietrzem. Nieżyzną glebą. Jestem powietrzem, jestem innymi żywiołami, ogniem. Tak. I wodą. Chociaż czasem też wodą, ale częściej wodą. W każdym razie jest to Liga Express, nie gra Liga, ale jak zawsze, znaczy jak drugi raz zrobimy sobie o reprezentacji. I znowu jestem ja przy reprezentacji. Tak. Wychodzi przypadkiem takiego, ja był ekspertem od kwestii reprezentacji. Nie, po prostu nie jesteś ekspertem od Ligi. Dlaczego? Najbardziej jestem. Byłem drugi w Pucharze Fuchsiarza, tylko ze Smykiem przegrałem. I was wszystkich pokonaliśmy, wszystkich. Ale tam decydowało głównie szczęście, skoro Paweł wygrał Damian Smyk. No daj. Dzisiaj mogę go swobodnie obrażać, ponieważ to nie on montuje ten odcinek. Gdyż zepsuł mu się laptop, co za cymbał. Umówmy się, cymbał. Tak, cymbał. Ze mną jest Jan Mazurek, najbardziej zdolny dziennikarz młodego pokolenia. Dzień dobry i chciałem się pochwalić. Jedną rzeczą. Nie, czy ciebie? Nie, siebie. A, się no dobra. No. Mogę się pochwalić? No. Tuż jak 1 stycznia, rok temu, wrzuciłem podsumowanie na Twittera mojej półtorarocznej pracy na Weszło. No. To ktoś napisał mi w komentarzu, że to teraz przed tobą tylko rozmowa z Bogusławem Leśnodorskim i podanie ręki Marcinowi Dornie. I wiesz, co się stało w tym roku? Nie. Zrobiłem rozmowę z Bogusławem Leśnodorskim, a ostatnio, na przełomie października i listopada, podałem rękę Marcinowi Dornie. Jak się z tym czujesz? Autentycznie, podałem mu rękę i na chwilę rozmawialiśmy. I będziemy robić wywiad. Czy to są Himalaje dziennikarstwa? To są moje szczyty dziennikarstwa, czyli taka śnieżka na razie. Jeszcze rozmowa z Bogusławem Leśnodorskim, to wiadomo, że tak. No, wiadomo, jak a kiedy byście gadali z Bogusławem Leśnodorskim? Właśnie teraz mi się myli chronologia, bo to było w tym momencie, kiedy on tak się mocno zaangażował w Motor Lublin. Mhm. Już teraz się nie angażuje, o czym poinformował użytkowników Twittera, wspominając, że już nie jest związany z Motorem Lublin. Ale wtedy z nim rozmawiałem przez telefon. To dlatego, że Włakow też odszedł. Tak. Ja nie śledzę już tak bardzo Motoru Lublin. No ja też. A teraz to już w ogóle. Jak pan Bogusław odszedł. No i pan Bogusław i pan Michał Żywaków. A, bardziej pan Bogusław jest. Chyba, że się lubi nocne rajdy samochodem. Nie wchodźmy w to. Nie wchodźmy. Ale my nie w to. Robimy. Nie wchodźmy. Tym bardziej, że nie mamy prawa jazdy. Tak. To jest, myślę, też jakieś tam asump do tego. Mądre słowo. Jest. Przedstawiłem się już? Powiedziałeś, że jestem najzdolniejszym dziennikarzem, po czym opowiedziałem ci historię z podania ręki. A to przepraszam, pomyliłem się z Janczykiem. Ach, znowu ten sam żart. Ten sam program i ten sam żart. Nie. I ja jeszcze powiem inaczej. Szymon jest starym dziadem, ma 24 lata. Tak samo powiedziałem ostatnio? I ja tak samo powiedziałem ostatnio. Mamy dokładnie tą samą sytuację. Jeden do jednego, jak z déjà vu. Ktoś będzie oglądał dwa razy z rzędu ten sam program. Co więcej, Paweł, ja jestem w tej samej koszulce, w której byłem wtedy. A ja nie. No ale ty to jesteś zawsze w takiej koszulce, jakbyś był w żadnej. Dobrze. Jan Mazurek. Dzień dobry, Paweł Paczuł. I Polska, Andora, Polska, Węgry, właściwie Andora, Polska, Polska, Węgry, czyli segment Siwy Bajran, bo dzisiaj mamy dwa segmenty, żeby tutaj nie komplikować spraw. Tak, to nas nie przerośnie, nas intelektualnie, dwa segmenty raczej. Raczej nie, chociaż różnie może być. Różnie bywa. I teraz tak, ile zdobędziemy punktów, Janku, w tych dwóch meczach? Czy to będzie 5 punktów, czy na przykład 6? No, zdobycie 5 punktów w dwóch meczach w kwestiach czysto matematycznych, a to mam indeks Erdesza 2. Jak ktoś się zainteresuje, czym jest indeks Erdesza, to zrozumie, ale mam bardzo wysoki. Mam bardzo wysoki indeks Erdesza, więc z matematyką trochę jestem za pan brat. To wychodzi, że 5 punktów nie można w tych dwóch meczach zdobyć, ale można zdobyć na przykład 4 punkty albo 6. I myślę, że zdobędziemy 6 punktów przez wzgląd na to, że Andora jest drużyną bardzo słabą. Tak gdzieś mniej więcej na poziomie Nikaragui w rankingu FIFA. A Węgrzy raz, że już nie grają o nic, tak, bo tylko jakiś cud i porażka Polski z Andorą może sprawić, że oni jeszcze w ogóle będą mieli szansę dostać się do tej strefy
barażowej, bo już nawet o bezpośrednim awansie nie mają mowy i przerżnęli te eliminacje, mimo tego, że no kupili troszeczkę opinię publiczną po Euro 2020, kiedy to prezentowali się z taką dużą pasją, to wydaje mi się, że raz, że są osłabieni, bo chociażby nie będzie Gulaszczego w bramce, co też jest... Ale oni mogą jeszcze przez Ligę Narodów. Tak, pewnie się mogą oczywiście dostać przez Ligę Narodów, co jest jeszcze dodatkowym argumentem dla Polski, tak? Że to też nie jest tak, że Węgrzy wszystkie swoje siły będą magazynować na ten jeden mecz, ten ostatni mecz eliminacji z Polską. No, jest to drużyna osłabiona, drużyna, tak, która przegrała. Nie będzie Klein Heislera, nie będzie Gulaszczego. Tak jest, no właśnie, więc to jest słabsza drużyna, tym bardziej, że na przykład w bramce żaden z tych zmienników Gulaszczego nawet nie gra w pierwszym składzie swoich drużyn. To też nie jest tak, że któryś z nich przyjeżdża z Chelsea, tak? Tylko to są z jakiejś węgierskiej drużyny przyjeżdża jeden, drugi nawet w ogóle z jakiegoś innego kraju, więc... Tak, a o Andorze nawet nie będziemy rozmawiać, choć ja bardzo lubię tą historię Ildefonsa Limy. Możesz sprawdzić, czy on jest w ogóle powołany, ale pewnie jest powołany, bo to jest taka postać pomnikowa w Andorze. To jest człowiek, który brał udział w drugim meczu tej federacji po zarejestrowaniu jej w FIFA w 1997 roku i jest do teraz piłkarzem, który gra w reprezentacji Andory. Ostatnio w tym meczu, w którym wygraliśmy 3-0, siedział na ławce rezerwowych. Był takim, to jest obrońca i jest przy okazji najlepszym strzelcem tej reprezentacji. Był taki moment, że jego próbowali wygumkować. Tak? To było mniej więcej okres pandemii. Jak za Stalina, albo troszeczkę jak z pewnymi bohaterami polskiej Solidarności walczącej. W pewnym momencie ich część społeczeństwa chce wygumkować. I tak też właśnie z Ildefonsem Limą, bohaterem, pomnikiem andorskiego futbolu, który miał zostać wygumkowany, ale wrócił do tej reprezentacji, gra w tej reprezentacji. On siedzi teraz na ławce, bo już ma 42 lata, tak? 41? 42. Więc to jest taka jedyna postać, którą tam się śledzi. A też, no umówmy się, to nie jest piłkarz, o którym słyszał ktokolwiek, kto interesuje się nawet bardzo europejskim futbolem, tylko po prostu trzeba sobie o nim doczytać w ramach ciekawostki. No właśnie, także też bym się nie skupił na naszych rywalach, bo te mecze pod tym względem nie są emocjonujące jakoś strasznie. Natomiast dwie sprawy, no chyba trzy sprawy. Dobra, trzy sprawy. Pierwsza, musimy wygrać oba te spotkania, żeby walczyć o rozstawienie w barażach. Tak, to rozstawienie w barażach jest bardzo istotne, przynajmniej w tej formule tych baraży. To jest też dobre, fajne i coś, co nie przypomina nam tych najgorszych czasów reprezentacji Polski, że my nie musimy kalkulować aktualnie, że nie musimy patrzeć na te inne grupy i liczyć, że tutaj ktoś przegra mecz swój, a tu wygra, a tu zremisuje, a tutaj jeszcze będzie to dzielone przez liczbę pi czy tam inną liczbę, bo wiadomo, że to się trochę miesza, dlatego że te punkty przy klasyfikacji miejsc trzecich nie będą przeliczane przez ten wynik tej meczów z ostatnią drużyną w tabeli, więc dlatego, że część drużyn, czyli część grup jest pięcioosobowych i pięciodrużynowych, część sześciodrużynowych, więc też te wszystkie kwestie, które mogłyby być czysto matematyczne, nam odchodzą, tak? I zostają nam tylko kwestie takie, że musimy te dwa mecze, które nie będą też trudne, bo nie gramy z Anglią, wygrać. Bardzo dużo zależy od Polski i to jest chyba taka reprezentacja, która już na tyle dojrzała przez te ostatnie 8 lat jednak funkcjonowania w tym samym szkielecie, że jednak takich meczów nie przegrywa reprezentacja Polski. Niezależnie czy prowadzi je Jerzy Brzęczek, Souza, Adam Nawałka czy Stefan Majewski. Druga sprawa. Ekscytuje cię debiut Matiego Kesza? Mam z tym problem trochę, czy mnie ekscytuje ten debiut, bo obawiam się, że w meczu z Andorą on wypadnie tak... Jak miał obstawiać, jak wypadnie Mati Kasz w tym meczu, to bo on tak się
tytułuje, Matty Cash, to uważam, że popełni jakiś jeden taki głupi błąd, po którym Andora będzie miała jakąś sytuację w ofensywie. I może uda mu się mieć na przykład asystę albo kluczowe podanie, czyli że ten występ będzie niejednoznaczny, że będą jakieś momenty w ofensywie, kiedy nam się spodoba, ale też będą, no oczywiście nie będziemy tutaj prorokować, bo nie wróżymy z fusów, ale że będą też momenty, kiedy czegoś tam będzie mu było brakować, no bo wiadomo, że dochodzi wiele elementów. No mówmy się, to będzie trochę taki mecz pokazowy dla niego, tak, że on musi wyjść na boisko, odśpiewać hymn, bo to też będzie bardzo istotne. Też Jakub Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej, wspominał o tym, że jako jeden z takich warunków tego, żeby Matty Cash dobrze wprowadził się do tej drużyny, wspominał mu o tym, że musi wyjść na to boisko, jak go pokaże kamera, to ma śpiewać hymn. A jak na przykład zaśpiewa Póki zamiast Kiedy, to będziesz bardzo smutny, czy sobie powiesz, o kurczę, jestem smutny? Wiesz co, najważniejsi politycy w tym kraju nie potrafią śpiewać hymnu. Tak, to prawda. I też ci mniej ważni też. No tak, tak. I Janusz Kowalski swojego czasu chciał zmienić kolejność zwrotek. Żądamy dowodów, że Janusz Kowalski naprawdę istnieje. Tak, a pamiętasz, jak przyszedł do nas do quizu Cezary Stefańczyk i uważał, że hymn napisał Wyspiański, a nie Wybicki? To był jeden z najlepszych momentów według mnie tamtego okresu quizów. No prawda, było fajnie. Też już było tak po-covidowo, trochę tak przed-covidowo. Nieważne. No dobra, ja jestem zainteresowany tym debiutem. Trochę to jest też, może nie smutne, ale też to trochę o nas mówi, że jaramy się debiutem prawego wahadła tak bardzo. Bo jednak jest to główny temat ostatnich tygodni w kadrze. Trzecia sprawa to hierarchia napastników. Tak. Wydawało się, że ta rywalizacja będzie jeszcze ciekawsza, miało ich przyjechać pięciu. Wiadomo, Adam Buksa, kontuzja, nie przyjedzie. No ale tak, mamy czterech przynajmniej na papierze mocnych. Lewandowski wiadomo, ale jeszcze Piątek, Świderski i Milik. Problem jest taki, że Świderski, jak sobie spojrzysz na Ligę Grecką, to trochę mniej ostatnio grał. Bo czy to z Panathinaikosem, czy z Olympiakosem, dostawał jakieś tam ogony po 4-3 minuty i w ostatnich czterech meczach w ogóle nie wychodził w pierwszym składzie, jeśli chodzi o Ligę Grecką. Piątek ławka ostatnio z Bayerem i takie smutne słowa trenera, że Piątek jest tylko tam, żeby dostawić nogę. Raczej nie będzie z tego miłości. Coś mi co się... jest chyba dosyć dobrą oceną. Czysta Piątka aktualnie. No i Arkadiusz Milik, który też po kontuzji jeszcze nie jest tym Arkadiuszem Milikiem. No stop, no bo nie strzela bramek i generalnie ma problem, żeby w to światło trafić. Tak, oglądałem parę meczów Marsylii po powrocie Arkadiusza Milika i on cierpi na jeden zasadniczy problem. Tak? To nie jest problem tego, że jest jakiś zagubiony na boisku, albo że ma braki fizyczne, albo że ewidentnie nie, na przykład odstawia nogę, albo że jest jakaś blokada psychiczna, która blokuje go, żeby na przykład robić jakieś sprinty albo przyspieszenia, tylko jest po prostu nieskuteczny. Arkadiusz Milik jest po prostu nieskuteczny. Chyba ostatnio grali mecz z Metz i zmarnował trzy bardzo dobre sytuacje. Tak, przez większość kariery. Ja zawsze miałem, zawsze go oglądam, naprawdę, zawsze go oglądałem. Mimo, że on strzelał te bramki, to miałem wrażenie, że mu przychodzi to z mega trudnością. Tak jak są tacy napastnicy, którzy wie, że raczej strzelą, no na przykład Robert Lewandowski, to miałem zawsze wrażenie, że... Ale nie uważasz, że ma swoją kępkę trawy? Ma swoją kępkę trawy, ale on też ale tak... tylko jedną kępkę, czy kilka kępek? No, jego ulubioną kępką jest, wydaje mi się, róg pola karnego z prawej strony, żeby tak dokręcić. Tak, no tak. Natomiast zawsze taką jakoś widziałem, wiem, że to nie jest prawda tak do końca, albo właściwie w małym stopniu, zawsze mi się wydawało jakąś taką trudność, że on strzela te bramki, ale nie przychodzi mu to łatwo. Wiesz, o co chodzi? Wiem, o co chodzi. Choćby były takie momenty w tych eliminacjach za czasów Nawałki, że wraz z Robertem Lewandowskim tworzyli taki duet, że nawet mu łatwo przychodziły te gole, bo zdarzało mu się, że Lewandowski mu podał na 11 metr i on sobie po prostu dołożył nogę i strzelił. Ale to był taki moment po prostu pewnie jego kariery, bo masz rację, że Arkadiusz Milik potrzebuje takiego dużego natężenia
pracy swojej na boisku albo jakichś tam zbiegów okoliczności, żeby tą bramkę strzelić. On często też strzela bramki ładne. A na przykład w przeciwieństwie do niego Krzysztof Piątek ma tą właściwość, że strzela bramki często bardzo łatwo, że tak. Bardzo często jest tak, że tam sprawiają się mu problemy. Odbije od dupy, coś. Tak, tak. Albo klatko piersiową, albo gdzieś po samym wejściu głową, jak w eliminacjach za czasów Jerzego Brzęczka. Ale zobacz za to, jakiego pecha ma jednak Paulo Souza, tak? Znaczy, jeśli chodzi o napastników. Wiosną, kiedy zapowiedział, że Polska będzie bardzo mocno stawiać na ustawienie z Milikiem, z Piątkiem i z Lewandowskim, nawet w niektórych meczach ustawiał ich trzech roku? Na boisku. Nie, wiosną tego roku. Mhm. Paulo Souza ustawiał trzech napastników bardzo często. Znaczy, nie bardzo często, ale na początku swojej przygody ustawiał Milika, ustawiał Piątka i ustawiał Lewandowskiego ze sobą razem, albo wprowadzał ich na boisko w czasie meczu, albo, ale zawsze chodziło o dwóch napastników. To koniec końców został tylko z Lewandowskim i musiał dokoptować do niego Świderskiego i potem stworzyć jesienią Buksę. Teraz w momencie, kiedy Polska nie przegrała paru meczów z rzędu i złapała wiatr w żagle, również dlatego, że na przykład Adam Buksa w pięciu swoich pierwszych meczach w reprezentacji strzelił 5 goli, no wiadomo, że w meczach ze słabszymi drużynami, ale jednak, to wypada mu Buksa i musi znowu wkomponowywać Milika i wkomponowywać Piątka, którzy niekoniecznie raz, że znają teraz system tej nowej reprezentacji, dwa, że niekoniecznie dobrze wyglądała ich współpraca, że niekoniecznie oni dobrze komponują się z Robertem Lewandowskim i że jeszcze są chyba w tej hierarchii za Świderskim, więc trudno powiedzieć, jak te minuty rozłożyć. I dalej trzeba pamiętać, że Paulo Souza naprawdę ma pecha do tych kontuzji. To nie jest dla niego jakieś wielkie usprawiedliwienie dla przegranego chociażby Euro, ale rzadko który selekcjoner aż tyle razy musiał zmieniać i dostosowywać koncepcję do stanu zdrowotnego reprezentantów Polski, jak właśnie Portugalczyk. Mhm. Nie, no, jeśli chodzi o usprawiedliwienia na Euro, to ma ich trochę więcej, jak na przykład mało czasu. Tak, rzeczywiście. Ale do tego nie ma co wracać. Wytypujmy coś na fuksiarzu, to znaczy wiadomo, że jeśli chodzi o Andorę, będziemy mogli, znaczy tylko zwycięstwo nasze wchodzi w grę, więc tutaj jakichś cudów nie wymyślimy. Może jakieś bramki. No właśnie chodzi mi o to, że możemy sobie jakieś bramki powymyślać. Jak ty to widzisz? Na przykład obstawiłbym gola Karola Świderskiego w tym meczu. Jaki to byłby kurs na przykład? Na 1,77. A, no to... No to już taki sympatyczny. Jeden, ale na przykład można to połączyć z golem Roberta Lewandowskiego. I wtedy ten kurs... A to dwa kupony musisz zrobić chyba. Dwa kupony oddzielne? No. Aha, no dobrze, no to tak, ale taka... To jeden typ taki konkretny. Tak, no to ja jestem za właśnie tym Karolem Świderskim, choć jeśli grałby na przykład Buksa, to bym obstawił na gola Buksy, no ale wolę na Świderskiego, a pokaż na przykład kurs na gola Krzysztofa Piątka, bo Krzysztof Piątek jednak to jest taki zawodnik, że jak on wejdzie... O jedną setną większy. No setną większą, no to umówmy się, to wolę pozostać przy Świderskim, który jest największym odkryciem. Okej. Okay. Ale dobra, możemy już obstawić na przykład liczbę bramek albo strzałów. Dobra, to zostań już przy tym. Dobra. Ja idę do multiwyniku. Tak. Czyli 0,4, 0,5 lub 0,6. Okej. Okay. I za to mam kurs 2,75. Kurczę, no Bóg. Tak się żyje w takim świecie. No. Faktycznie, dobre to jest. I Polska-Węgry, tutaj już możesz bardziej 1x2 się pobawić, ale też możesz rzeczywiście coś innego wymyślić. Mhm. To już wszystko zależy od ciebie. A czy jest kurs na posiadanie piłki? Chciałbym tutaj. Wiesz co, wydaje mi się, że bliżej meczu będzie. Na razie... Że bliżej meczu się pojawi dopiero. To jest bardzo możliwe. To może obstawmy strzały zamiast tego na przykład. Liczba strzałów celnych chyba, tak? Jest taka jest kategoria. Choć takie rzeczy się też pojawiają faktycznie bliżej meczu. Bliżej meczu. Musisz tak bardziej podstawowo na to powiem ci więcej. Możemy podstawowo obstawić po prostu, kto ten mecz wygra. No to ty pewnie na Polskę, bo ty jesteś taki Polak. Ja jestem taki typowy Polak taki właśnie. Typowy więc obstawiam właśnie na Polskę i kurs to będzie jaki? 1,60. 1,60? Tak. No to... Jesteśmy faworytem, no nie? Faworytem, tak. A dobra, a są te undery i overy bramek?
Jezus, jak ty kombinujesz. No bo ja chcę zarobić pieniądze. Tak, jest. To zróbmy over. Over ile? Over 2,5. No to już tu masz fajny kursik, 2,17. 2,17 i to mi się podoba. To jest kurs, którym też ja wygrywałem Puchar Fuksiarza. Jeszcze raz powtórzę, że ja byłem drugi w tym Pucharze Fuksiarza. Czyli nie wygrywałeś. Wygrywałem, no. Jak byłeś drugi, to raczej grupę, nie wygrałeś. Jedną ósmą, ćwierćfinał, półfinał i w finale przegrałem 2-3. Idź się Anglików zapytaj, czy wygrali. Ja bym nie zdjął medalu. Co ci powiem? No to tak, ja obstawiam na właśnie powyżej 2,5 gola, tak? Tak, a ja powstawię na Polskę powyżej 2,5 gola, bo wydaje mi się, że będzie strzelanina, biorąc pod uwagę osłabienia, osłabienia Węgrów, też takie nasze nastawienie, że taki sympatyczny to będzie mecz. I to jest kurs, uwaga, 3,65. Więc ja będę zarobiony jak Kabanos. Nie wiem, czy Kabanos może być zarobiony. Może być. Ale na pewno w stówkę na to postawię, bo wydaje mi się, że wejdzie. Okej, okay. No to ja postawię 25 zł. Jeśli postawię na to stówkę, to ci powiem, ile mogę wygrać. Zgadnę. 460 zł. Ja myślę, że więcej. Ile powiedziałeś? 460? Tak. Myślę, że to jest. To są pieniądze, za które spędzisz sobie wieczór na Malediwach albo na Cyprze, tak? Na Cyprze. Na Cyprze. Już niedługo. Kolego! 884. Okej. Okay. No to dwa razy więcej niż obstawiałem. Tak. Czyli nie jesteś najlepszy z matematyki. I na koniec chciałem ci powiedzieć, indeks Erdosza spadł na 3. Że nie ma nic nie czujesz takiego jak indeks Erdosza, tylko liczba Erdosza. Co ty mówisz? No indeks Erdosza wpisałem, jest liczba Erdosza. No tak. Czyli proszę państwa, nie dość, że Janek nie umie liczyć, to jeszcze nie wie, czy istnieje coś takiego tak, jak indeks tak. Erdosza. Erdosza tak? Się mówi. Erdosza, tak, tak. No dobrze, no. No cóż. No, z takimi wnioskami można dojść bardzo daleko w tym numerze, czy w tej liczbie. A bardzo skrótowo przejdź, czym to jest, żeby nasi słuchacze i widzowie, którzy nas lubią oglądać, wiedzieli, o co chodzi. Sam? Nie, to jest za trudne. Dobrze, no to właśnie, to jest to dosyć taki... Ale Karl Popper miał 8. A Albert Einstein 2. No właśnie, bo... Im więcej, tym lepiej, czy... To ja to wytłumaczę pokrótce, okej? Okay? No dobrze. I chodzi o to, że sam Erdős ma tą liczbę, ten indeks 0. I każda osoba, która napisze z nim pracę, która napisała z nim pracę, ma indeks 1. Osoba, która napisała pracę z osobą, która napisała z Erdeszem, ma 2. Osoba, która z tą 3, 4 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli od zera, tak dalej, jest taki ciąg wspólnie napisanych prac. Jan Mazurek, dziękuję bardzo. Dziękując. Paweł Patrz, Liga Ekspres. Do widzenia.